Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Ryan Little. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną K2 Pro i Klinet, czyli produkt w sumie do inspekcji lakieru, środek do inspekcji lakieru, tak zwany odtłuszczacz. Od czego zacznę? Od zapachu. Od zapachu tu mamy 50% alkoholu izopropylowego, w tym moim zdaniem idealnie, czyli pół na pół, 1:1. Dla mnie taki roztwór IPY jest moim zdaniem najbezpieczniejszy i ma najlepsze efekty, jeżeli chodzi o wymywanie. Przeważnie jadę właśnie IPą 50 na 50. Mam tam jakiegoś Racera, mam EVX Protect, mam Jayona i powiem Ci szczerze, cena do jakości, no to ten na razie bryluje tutaj, kurczę, bo bardzo fajnie się nim pracuje. Tu mamy 50 zł za 1 litr produktu. Nie jest to może najtańszy produkt, ale nie jest też najdroższy. Kolejna rzecz, zapach właśnie. I to jest tak, atomizer jest bomba przy tym produkcie. Mgła jest fantastyczna, co lepsze. Pojawia się, o, jak na paluchu, pojawia się zapach IPY, ona znika i pojawia się przyjemny, fenomenalny zapach perfum. Bomba. Powiem Ci szczerze, że żaden produkt z tych inspekcyjnych nie daje, o, tak miłego zapachu. Rewelacja. Ja uwielbiam ten produkt pod tym względem. Umila robotę fantastycznie. Co fajne, produkt przy odtłuszczaniu, on nie jest tłusty, ale długo odparowuje i nie zostawia po sobie bałaganu. I naprawdę daje fenomenalny poślizg przy wymywaniu, przy odtłuszczaniu. Rewelacja pod tym względem, w ogóle nie jest tępy, a wymywa moim zdaniem bardzo dobrze. Tak jak było widać, zdjął cleaner bez żadnego wahania. Oczywiście przesadziłem z ilością. Pastę, jedno psiknięcie, klik, wymył. Było widać różnicę, że wymył idealnie moim zdaniem. Ja się tym produktem bawię już chyba trzeci miesiąc chyba, albo czwarty. Bynajmniej jak wszedł do sprzedaży, ja go od razu kupiłem. To jest moja druga butla, została mi 1/3, więc jakieś zdanie na ten temat mam. I produkt dla mnie jest super.
Nie sprawdzałem go jeszcze, słuchaj, przed woskiem go sprawdzałem. Chiński wosk położyłem, propozycja filmu Prawy Górny Róg. Tak, ten chiński wosk właśnie, który mimo o dziwo rewelacyjnie się aplikował, docierał i długo siedział. Moim zdaniem oczywiście. I teraz tak, co do sprawdzenia właśnie produktu jako tłuszczacza do przedpowłoku. To będę chciał właśnie sprawdzić i kolejna część filmu będzie właśnie porównanie. Będę chciał położyć CarProLite na błotnik i porównam sobie, podzielę sobie błotnik i jedną stronę odtłuszczę właśnie CarPro, a drugą Racerem. I będę chciał zobaczyć, czy będzie jakakolwiek różnica, jeżeli chodzi o odtłuszczenie przedpowłoku. Moim zdaniem produkt się sprawdzi, bo widziałem jak odtłuszcza, widziałem co robi i żadnych negatywnych skutków, jeżeli chodzi o wosk, pasty czy cleanery, nie zauważyłem. Bardzo fajny produkt, u mnie na pewno zagości na stałe. Ze względu na to, że fajnie się go aplikuje, przez atomizer, który daje naprawdę rewelacyjną mgłę. Jeden strzał na mikrofibrę i lecisz, naprawdę dwa i panel masz zrobiony. Super, pod tym względem bomba. No dobrze. Zapraszam Cię do dalszej części filmiku, jak się z Tobą żegnam. Zobacz jak odparował przy teście powłoki, która będzie, ja wiem, za miesiąc, dwa. A może i niedługo się pojawi, bo kurczę, filmy niestety troszeczkę potrzebują, muszą nabrać mocy. Jest ich tyle, że każdy film musi odczekać swoje, żeby się pojawił na kanale. Więc zapraszam Cię do dalszej części filmiku, ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Jeszcze raz sprężonym powietrzem. Pewność. Tu tasiemka musi być idealnie. Ok. Czyli tak. Prawa strona będzie Racer. Fantastyczny produkt. Uwielbiam go. Jej. Coś cudownego. I tak zostawię na godzinę. Ale nie, nie ma sensu, żebym atakował drugą mikrofibrą. Tę wydmuchał co na to. Nowa kurcza coś w sobie ma, słuchaj. Ale jazda. Dobra. Jakiś paproszek. Myślałem, że to coś twardszego. A drugą stroną odtłuszczę tutaj z K2 Pro. Kurczę, powiem Ci, że poślizg bardziej mi się podoba przy K2 niż przy Racerze. Naprawdę. Szybciej odparowuje. No i dalej. Zaraz Ci pokażę. Wezmę aparat, o co chodzi z tym K2. Ok. Tutaj na kolano myk. Czekaj, bo tutaj będę chciał zrobić tak, żebyś to widział. To zrobię jaśniej. O, żebyś widział, jak to będzie odparowywać. Czyli cyk i spójrz. Patrz. Nie zostawia po sobie nic. Tu jeszcze trochę odparowuje. Tu zostaje tak, kurczę, no nie widać nic. Ten aparat mnie wykończy. No nie, tutaj nie zobaczysz nic niestety, ale tu już odparował. Tu jeszcze go troszeczkę zostało. Nie wiem, czy to dobrze widzisz. O, tu. I znikło. I nie ma. Tutaj jeszcze odrobina została. Widzisz to? Tu. Zapewne nie widzisz. Szkoda. Trudno. No dobra.